Kilka dni temu mogliśmy obejrzeć pasjonującą konferencję Waldemara Budy sprzed Centrum Zdrowia Matki Polki, który przyjechał, spojrzał na teren zielony rozdzielający dwie nitki Żgowskie i powiedział: tu powinien powstać tramwaj i ja wam dam na to pieniądze. Na ile to jest rozmowa o infrastrukturze, a na ile czysta polityka? Zastanówmy się. Polskiemu rządowi bardzo zależy na stworzeniu takiego pewnego mitu, że współpracują z samorządem, że dzięki właśnie zaangażowaniu środków centralnych teraz będą możliwe niesamowite, spektakularne projekty, które dotąd były niemożliwe. Ty wiesz, co my robimy tym misiem? My otwieramy oczy niedowiarkom. Patrzcie, mówimy to nasze, przez nas wykonane i to nie jest nasze ostatnie słowo. Oczywiście jest ten dodatkowy kontekst taki, że prawdopodobnie każda z osób, która będzie ogłaszała ten spektakularny projekt w danym mieście, będzie później kandydatem tej partii do parlamentu. I tak jest choćby z panem Waldemarem Budą. I tym według Waldemara Budy ma być ten tramwaj po ulicy Żgowskiej, który bez wielkiego zaangażowania państwa prawdopodobnie by nie powstał. Tylko hello. Panie Waldemarze, nie wiem, czy pan sobie zdaje sprawę, ale przyjechał pan do Łodzi z propozycją 80 milionów złotych. Tylko jednocześnie pana rząd w przyszłym roku w ramach prowadzenia Polskiego Ładu zabierze naszemu miastu 320 milionów. Ta pana propozycja to jest tylko 1/4 tego, co teraz rocznie będziecie zabierać łodzianom. To są nasze pieniądze, łódzkie, i one całkowicie powinny pozostać w Łodzi, bo to my, jako samorządowcy, wiemy dużo lepiej, jak je wydawać, niż urzędnik w Warszawie. Panie dyrektorze, tu jest jezioro! Nie zrozumcie mnie źle. Ja nie jestem przeciwnikiem budowy tramwaju do Centrum Zdrowia Matki Polki. Zresztą jest to także w wieloletniej strategii rozwoju miasta. A więc o co chodzi? O to chodzi, że jeśli mamy decydować o tym, czy gdzieś budujemy tramwaj, to powinniśmy przede wszystkim przeprowadzić jakieś analizy, zastanowić się, czy nie mamy w tej chwili pilniejszych wydatków, porozmawiać o tym z mieszkańcami, z radami osiedla i dopiero wtedy podjąć decyzję, czy coś realizujemy, bo na tym właśnie polega samorządność. No dobrze, ale zastanówmy się, czy to jest naprawdę właściwy moment na rozbudowywanie sieci tramwajowej. Mamy wyłączone torowisko na Zielonej, które potrzebuje remontu. Mamy wyłączone torowisko na Konstantynowskiej, które wymaga remontu. Na Srebrzyńskiej, które wymaga remontu. Mamy wyłączone torowisko także na ulicy Warszawskiej, które wymaga remontu. Będziemy potrzebować remontu Franciszkańskiej, a także Żgowskiej na odcinku do Kurczaki razem z krańcówką. To jest cała kolejka inwestycji, które dopiero miasto musi podjąć, aby można było powiedzieć, że stan torowisk w Łodzi jest akceptowalny. I dopiero po tym, kiedy ten nasz system będzie działał już właściwie, kiedy zostaną te całe lata, dekady opóźnień naciągnięte, będzie można pomyśleć o rozbudowie systemu tramwajowego i miasto ma kilka na to koncepcji. Ma choćby właśnie koncepcję dociągnięcia tramwaju do Centrum Zdrowia Matki Polki, choć to nie musi być koniecznie akurat tym szlakiem. Ma koncepcję także przywrócenia tramwajów na Czerwonej, na Wróblewskiego, także dobudowanie ich trochę inaczej w okolicach Kozin. I to są wszystko plany wieloletnie, zakładające także nasze możliwe wydatki, także to, czy nam starcza na coś taboru, także na to, jak się Łódź będzie rozwijać w danych miejscach. I na tym właśnie polega planowanie miasta, a nie na tym, że ktoś przyjeżdża z Warszawy i coś nam wrzuca, bo chce wypaść dobrze PR-owo. Jeśli pan Waldemar Buda naprawdę chce wesprzeć Łódź, rozwój transportu zbiorowego w ramach niej, świetnie, niech da nam te pieniądze, z pewnością one się przydadzą na odtwarzanie torowisk, na doprowadzanie ich do stanu rewelacyjnego. A o tym, jak rozwijać transport publiczny w przyszłości, na ten czas będzie usiąść i podyskutować spokojnie za te 2 czy 3 lata, kiedy wszystko, z czym teraz mamy problemy, będzie już za nami. No dobrze, ale teraz czas przejść do puenty i wytłumaczyć wam, dlaczego to jest sam PR. Otóż pan Waldemar Buda obiecał, że jeśli hipotetycznie miasto Łódź złoży kiedyś wniosek, jeśli byśmy chcieli się teraz za to zabrać, to byśmy go mogli złożyć za jakieś, powiedzmy, 2 lata,
kiedy on już nie będzie ministrem, to wtedy on zapewni, że zostaną przyznane pieniądze unijne, które, uwaga, Polska jeszcze nie ma wynegocjowanych, nie została podpisana żadna umowa z Unią Europejską co do tego, jak będzie można wydawać te pieniądze, na co będzie można wydawać, a tym bardziej on obiecuje, że jeśli nasz wniosek wpłynie, to zostanie rozpatrzony przez niego, kiedy jego już tam nie będzie, pozytywnie, kiedy w ogóle nie wie, co my będziemy składać we wniosku. I na tym polega właśnie zagmatwanie tej sytuacji, że ten pan do nas przyjechał i obiecał nam coś kompletnie wirtualnego, kompletny czek bez pokrycia. Dlatego nie dajmy się oszukać. Musimy walczyć o to, żeby wszystkie pieniądze z Polskiego Ładu trafiały do samorządu, tak jak było dotychczas. To jest jedyny gwarant przywracania komunikacji publicznej w Łodzi i w dłuższej perspektywie rozwoju tej komunikacji publicznej.